Najnowsza odsłona Elantry to całkowita zmiana, jakościowa i wizerunkowa. O ile bowiem poprzednie 4 generacje modelu cieszyły się raczej słabym zainteresowaniem klientów na polskim rynku, o tyle piąta ma szansę stać się prawdziwym przebojem. Auto powstało na nowej przednionapędowej platformie i stylistyką nadwozia nawiązuje do innego tegorocznego debiutanta marki, czyli Hyundai i40. To właśnie atrakcyjny design auta w stylu 4-drzwiowego coupe oraz nowoczesne, przestronne i bogato wyposażone wnętrze są największymi atutami nowej Elantry. Klienci do wyboru mają 10 kolorów nadwozia oraz jedną z 3 odmian wyposażenia: Classic Plus, Comfort i Style. Już w bazowej standard obejmuje m.in. 6 airbagów, ABS, systemy kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy, centralny zamek, elektrycznie sterowane szyby przednie i lusterka, radioodtwarzacz z przyciskami sterującymi na kierownicy, komputer pokładowy oraz klimatyzację. Elantra jest oferowana tylko w jednej wersji silnikowej, benzynową jednostką o pojemności 1,6 litra i mocy 132 koni mechanicznych, która współpracuje z 6-biegową przekładnią manualną. W ramach opcji będzie można wkrótce zamawiać 6-stopniową skrzynię automatyczną z funkcją sekwencyjnej zmiany biegów. Koreańska ofensywa trwa w najlepszej, trzeba przyznać, że z korzyścią dla klientów. Piąta generacja Elantry to godny polecenia nowoczesny samochód, który oferuje rozsądny stosunek ceny do jakości. Model objęty jest 5-letnią gwarancją mechaniczną i 12-letnią na perforację nadwozia. Wada to tylko jedna wersja silnikowa w ofercie.